Dzień dobry Państwu. Tutaj Maciek Piasecki na żywo dla OKO.press spod Sądu Najwyższego w Warszawie, gdzie została dziś wezwana sędzia Beata Morawiec w związku z uchyleniem jej immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Tę izbę, która jest szeroko nieuznawana przez środowisko sędziowskie, międzynarodowe środowisko prawnicze. Zebrała się tutaj grupa ludzi po to, żeby wspierać wezwaną sędzię. Mają w rękach Konstytucję Rzeczypospolitej, wizerunki między innymi sędziego Tulei na transparencie. Dzień dobry, Maciek Piasecki, OKO.press. Widziałem, że rozmawiała Pani z policją. O co policja pytała? Wie Pan co, proceduralne spisanie danych organizatora. Bo to jest legalna demonstracja. Tak, zgłosiliśmy. Zgłaszamy, no bo staramy się jakoś zabezpieczać, bo wie Pan co, na wojnie nie można dać się zabić, tak więc te mandaty i sądów też nie chcemy obkładać niepotrzebnymi sprawami, no więc staramy się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Wiadomo, że jest to nielegalne, no ale wiele rzeczy jest nielegalnych, a działa. I my też, żeby przetrwać, żeby się nie dać zepchnąć z ulicy, no musimy po prostu jakoś się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Z jakimi nastrojami przychodzicie? Czujecie, że wasze wsparcie może zmienić jakoś decyzję Izby Dyscyplinarnej, no zależnej od władzy? Wie pan co, to jest wszystko czynnik ludzki. I my zawsze liczymy, do końca mamy nadzieję, że jednak ta przyzwoitość ludzka nawet w tych ludziach, którzy są obsadzeni w Izbie Dyscyplinarnej, po prostu jakoś zacznie się urealniać i no przychodzimy tutaj wspierać sędziów, bo uważamy, że jest to dla nich pomocne. Poza tym głos społeczeństwa jest istotny. Stajemy też po to, żeby widzieli inni ludzie, żeby widziała Unia Europejska, że my się nie zgadzamy z tym bezprawiem. No i tyle, no. Wierzycie w niewinność sędzi Morawiec? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wie pan co, niewinność, to o co chodzi tutaj z tą niewinnością? No, Izba Dyscyplinarna jest w tej chwili ciałem nielegalnym, uznanym w świetle Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Zgromadzenia Trzech Izb Sądu Najwyższego, więc ten immunitet nie powinien być odebrany sędzi Morawiec, tak? Przez nieprawidłowe powołanie w ogóle organu Izby Dyscyplinarnej. Ta sprawa jest częścią większej sprawy korupcji w krakowskim sądzie okręgowym. Jak zapatrujecie się na tę sprawę? Czy tam korupcja była, czy nie? Proszę pana, nie było żadnej korupcji. To jest uderzenie w niezawisłe sądy po to, żeby osłabić tych najaktywniejszych sędziów, którzy są odważni, którzy wydają wyroki nie po myśli władzy, więc... Była nawet w mediach publicznych prowadzona specjalna kampania, która miałaby uderzyć po prostu w tych sędziów po to, żeby ich zdyskredytować, ośmieszyć, więc nie było żadnej afery korupcyjnej. Nie na tym poziomie. Ta sędzia by sobie na to nie pozwoliła. Widzę, że chyba zaczyna się konferencja Komitetu Obrony Sądownictwa KOS. Dziękuję. Małgorzata Rosłańska. Dziękuję bardzo. Sprawiedliwości, przepraszam. Więc przejdę na drugą stronę. Tutaj, jak widzicie, ludzie ustawili się specjalnie w takiej niewielkiej grupie, w dużych odstępach, żeby wszystko było zgodne z prawem. Zobaczmy, a teraz jest, zdaje się, moment dla fotografów, żeby zrobić zdjęcie sędzi Morawiec. Mamy like.
Czekamy w takim razie na rozpoczęcie konferencji. Będą przemawiać inni prawnicy, którzy walczą o to, aby władza wykonawcza, ustawodawcza nie ingerowała w niezawisłość sądownictwa. Jak widzicie, są tutaj wokół osoby z transparentami, między innymi Wolne Sądy, Cześć i Chwała Sędziom Niezłomnym, Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. To jest stwierdzenie oparte na decyzji pozostałych trzech izb z Sądu Najwyższego, no, które połączone właśnie nie uznały Izby Dyscyplinarnej za sąd. Jest też jednoosobowa kontrdemonstracja. Pan z transparentem Strefa Wolna od Ideologii LGBT plus Gender. Sędziowie, nie politycy, ich miejsce w sądzie, nie na ulicy. O 10:30 ma się planowo rozpocząć konferencja. Zbierają się, jak Państwo widzicie, prawnicy. Dzień dobry, Maciek Piasecki z OKO.press. Czy moglibyśmy porozmawiać, czy czekamy na konferencję? Jak zdążyć? Teraz godzina. 23, to ale może zdążymy. Znaczy zdążymy. A z kim pan chce rozmawiać? Jeśli kto z państwa jest zainteresowany. Świetnie, dziękuję bardzo. Jakiego finału tej sprawy oczekujemy? Jaki byłby dla państwa, dla prawników tutaj, uznalibyście, że jest właściwy, praworządny? Znaczy w ogóle w tej sytuacji nie powinno dojść do jakiegokolwiek uchylenia immunitetu sędzi Beacie Morawiec. W ogóle cała ta sprawa tak naprawdę to jest pretekst stworzony przez polityków, wykonywany rękami osób, które zasiadają w Izbie Dyscyplinarnej, po to, żeby uchylić immunitet i tak naprawdę ukarać panią sędzię za to, jakie działania podejmowała w obronie wymiaru sprawiedliwości i praworządności. Więc tak naprawdę tutaj, które powinno orzeczenie zapaść, to orzeczenie, które nie pozwala na uchylenie immunitetu. I tylko takie orzeczenie byłoby prawidłowe. Natomiast szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, jaki jest skład osób zasiadających w Izbie Dyscyplinarnej i kto będzie rozpoznawał orzeczenie, wątpię, że takie orzeczenie korzystne dla Beaty Morawiec zapadnie. Niestety. Co władza chce osiągnąć tymi działaniami? I jakie konsekwencje mogą być dla Polaków, którzy nie angażują się nawet w ruch obrony sprawiedliwości czy w obrony wolności obywatelskiej?
działanie, które tu ma być osiągnięte przez władzę, to jest wyraźny sygnał dla środowiska sędziowskiego, aby nie krytykowali rządzących, tutaj mówię o ministrze sprawiedliwości, aby się nie wychylali z krytyką wprowadzanych zmian, bo trudno to nazwać reformą wymiaru sprawiedliwości, żeby to zaakceptowali, żeby siedzieli cicho. Ma być efekt mrożący. Już wcześniej wszelkiego rodzaju postępowania dyscyplinarne, które były prowadzone, okazały się zbyt słabym instrumentem, dlatego sięgnięto teraz po instrument bardziej dotkliwy dla sędziów, czyli uchylanie immunitetu i pozbawianie możliwości orzekania. To się dzieje trochę bardziej po cichu niż te regulacje wprowadzane w Sejmie, które wyprowadzały dziesiątki tysięcy Polaków na ulicę. Czy to jest jakaś strategia, którą obserwujecie Państwo? Znaczy, czy to się odbywa cicho? Trudno to nazwać w ten sposób, bo tak naprawdę jednak są podejmowane działania, żeby to nagłośnić. Myślę, że też społeczeństwo jest już zdezorientowane i trochę zmęczone całą sytuacją, bo tak naprawdę to trwa już bardzo długo. Widzę, że ustawia się już konferencja. Dziękuję bardzo. Jeszcze gdyby się Pani przedstawiła naszym widzom. Urszula Żółtak, oddział warszawski Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Dziękuję bardzo. Państwo widzą, kiedy rozmawialiśmy, pojawił się również sędzia Igor Tuleja, wobec którego w ostatnich tygodniach również takie solidarnościowe demonstracje miały miejsce pod prokuraturą generalną. Byliśmy tam, zachęcam Państwa do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia. Ambulans, proszę się nie denerwować. Przypomnijmy, że sędzia Morawiec oskarżona jest o przyjęcie korzyści majątkowej. Miała za wydanie korzystnego orzeczenia otrzymać według oskarżycieli telefon komórkowy. Yeah.
interesujące, że nie mamy do czynienia z masowym legitymowaniem. Policjanci zapewne wiedzą, że jest tutaj tak wielu prawników i prawniczek. Dzień dobry Państwu, to jest konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS. Ja nazywam się Maria Ihardibua. Proszę Państwa, 12 października ubiegłego roku ciało, które chce nazywać się sądem, Izba Dyscyplinarna, która w sposób bezprawny i nielegalny została powołana i w sposób bezprawny zajmuje pomieszczenia budynku, które znajduje się za naszymi plecami, w osobie niesędziego Adama Tomczyńskiego uchyliła immunitet sędzi Beacie Morawiec. Stało się tak dlatego, że prokuratura krajowa chce postawić sędzi zarzut, który ma polegać na tym, że niby nie wykonała zlecenia na rzecz sądu apelacyjnego, a pobrała za to wynagrodzenie. Chce więc postawić zarzut przyjęcia wynagrodzenia, które jej się nie należało, czym uszczypliła Skarb Państwa, czym działała na szkodę interesu publicznego. Dodatkowo prokuratura krajowa chce postawić zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w związku z wyrokiem, który sędzia wydała. Proszę Państwa, żadne z tych przestępstw nie zostało popełnione. I nie mam wątpliwości, że jakikolwiek niezależny sąd, który kiedykolwiek wziąłby tę sprawę, dostałby tę sprawę, wydałby takie orzeczenie. Ale to nie ma dzisiaj znaczenia. Znaczenie ma dzisiaj wyłącznie to, że państwo, aparat państwa sięga po najbardziej prymitywne metody niszczenia osób, które są dla nich niewygodne. A dlaczego to się dzieje? To pytanie ma bardzo głęboki sens. Proszę Państwa, dlatego, że pani sędzia Beata Morawiec, która była prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie, która jest prezeską Stowarzyszenia Niezależnych Sędziów Justicja, TEMIS, przepraszam, która cieszy się wielkim szacunkiem ze strony sędziów, i merytorycznym, i moralnym, postanowiła być odważna, postanowiła pokazać ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, który zwolnił ją w 2017 roku z pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego, postanowiła mu pokazać, że mówi nieprawdę, ponieważ on, podejmując tę decyzję o zwolnieniu, był łaskawy połączyć tę decyzję z jakimś śledztwem dotyczącym korupcji w Sądzie Okręgowym. Proszę Państwa, takie rzeczy spotykają osoby odważne, osoby niezłomne, osoby takie, które mają w sobie siłę i odwagę i chęć powiedzenia nie bezprawiu, nie formom niszczenia ludzi, którzy są niewygodni dla Państwa. Proszę Państwa, odważny sędzia, Beata Morawiec. Witam Państwa bardzo. Jestem tutaj w miejscu, który przez całe moje życie uważałam za Pałac Sprawiedliwości. W sytuacji, kiedy muszę kontestować osoby tam wymierzające quasi sprawiedliwość na podstawie umocowania, które nie istnieje. Jest mi bardzo przykro, bo zawsze uważałam, że to jest to miejsce, do którego każdy prawnik, każdy sędzia dąży swoim dorobkiem, swoją pracą, swoją nauką, swoim oddaniem w spełnieniu służby. Teraz spotykamy się tutaj w sytuacji, kiedy Państwo widzicie obywateli, sędziów, prawników, wszystkich obywateli, którzy są racjonalnie myślącymi ludźmi, którzy stają w obronie członków wymiaru sprawiedliwości, którzy są atakowani przez aktualnie sprawujących władzę. Jest mi bardzo przykro, że nie mogę przyjść tutaj pełna wiary w to, że orzeczenie, które tutaj zapadnie, będzie orzeczeniem opartym na prawie i wydanym przez osoby, które posiadają atrybut niezawisłości i niezależności. No ale cóż, znalazłam się w takiej pozycji. Jestem osobą, jak widzicie Państwo, transparentną, silną. Mówię otwarcie, co myślę. Ile będzie mnie to kosztowało, w jaki sposób to wszystko, co się dzieje, odbije się na moim przyszłym życiu, to się okaże. Ale zdecydowanie chciałabym powiedzieć, że robię to nie tylko dlatego, że muszę się bronić, robię to też dlatego, żeby pokazać wszystkim naokoło, że warto walczyć o prawdę, że warto walczyć o praworządność, że warto walczyć o to, by żyć w państwie prawa. A ponieważ tak mnie wychowano, w taki sposób mnie przez tyle lat uczono, ja bardzo chcę, aby te wartości zostały zachowane.
To nie tylko ja, Beata Morawiec, jestem tą osobą, która jest atakowana. To nie tylko pan sędzia Juszczyszyn, nie tylko pan sędzia Tuleja. Setki sędziów w postępowaniach dyscyplinarnych muszą się bronić przed bezprawnymi zarzutami. Dlatego też bardzo dziękuję za zainteresowanie, bardzo dziękuję za wsparcie i mam nadzieję, że będzie okazja, abyśmy spotkali się w sytuacji, kiedy będziemy oczekiwać na orzeczenie wydane przez prawidłowo powołany sąd i sędziów, którzy posiadają wszystkie atrybuty zapisane w Konstytucji. Dziękuję bardzo. Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Od lat powtarzam, że kwestią zasadniczą dla realizacji prawa do rzetelnego procesu nas wszystkich jest to, by orzeczenia i wyroki w naszych sprawach, nas wszystkich, zapadały w niezależnych sądach i były formułowane i podejmowane przez niezawisłych sędziów. A więc by każda i każdy z nas był pewien, iż idąc do sądu po rozstrzygnięciu, czy choroba, na którą zapadliśmy, jest wynikiem smogu, czy sanepid miał prawo orzec wobec nas karę A 30 tysięcy złotych, czy ZUS słusznie naliczył wysokość naszej emerytury, a Urząd Skarbowy podważył zapłacony przez nas podatek. Czy wreszcie policja miała prawo nas zatrzymać za to, że wzięliśmy udział w pokojowym zgromadzeniu, bądź że po prostu zatrzymaliśmy się obok zorganizowanej pikiety. Że orzeczenie czy wyrok w tej sprawie będzie podejmowane przez niezawisłego sędziego. A więc sędziego, który będzie podejmując decyzję, rozważał tylko prawo, rozważał tą decyzję tylko w oparciu o prawo i swoje sumienie. I nie myślał jednocześnie o tym, jak to orzeczenie czy wyrok wpłynie na jego losy zawodowe. A patrząc na to, że dzieje się w tej chwili, między innymi z sędzią Beatą Morawiec, oby tylko zawodowe. I nie chodzi o to, że już w tej chwili każdy sędzia, wydając nieakceptowany przez władzę wykonawczą wyrok, jest narażony na tego typu konsekwencje. Władzy wykonawczej w tej chwili chodzi o to, by pokazując na przykładzie tych kilku czy kilkunastu niepokornych sędziów, stojących w obronie pryncypiów, zastraszyć pozostałą część korpusu sędziów. I dlatego protestowaliśmy, protestujemy i będziemy protestować zarówno w kraju, jak i przed organami międzynarodowymi. Bo to, czy wspólnie z sędziami uda nam się ochronić ich niezawisłość, jest być albo nie być Polski jako demokratycznego państwa prawa nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Dziękuję Państwu. Dzień dobry, ja się nazywam Marta Pożbowska-Warywoda, jestem sędzią ze Stowarzyszenia Sędziów Justicja. Chciałam powiedzieć, dlaczego my tutaj dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy tutaj, żeby okazać swoją solidarność z sędziami, którzy są poddawani represjom. W dniu dzisiejszym nielegalna Izba Dyscyplinarna po raz kolejny będzie podejmowała decyzję w przedmiocie immunitetu kolejnego odważnego, niezależnego sędziego, pani sędzi Beaty Morawiec. W takiej samej sytuacji jest pan sędzia Paweł Juszczyszyn i pan sędzia Igor Tuleja. Nie orzekają już od wielu dni, zostali odsunięci decyzją właśnie Izby Dyscyplinarnej. My, sędziowie, jesteśmy tutaj, żeby okazać im naszą solidarność, żeby ich wspierać. Od kilku tygodni na ulicach polskich miast są rozwieszane plakaty. Żądamy przywrócenia do pracy niezależnych sędziów. Od początku tego roku, 18 dnia każdego miesiąca, sędziowie nie wyznaczają wokant i wychodzą przed sądy, nawet na parę minut, żeby stanąć z hasłem. Żądamy przywrócenia do pracy niezależnych sędziów, do orzekania. To, co możemy zrobić w tej chwili, to pokazać, że nie jesteśmy obojętni. Nie jesteśmy obojętni, kiedy represje dotykają naszych kolegów sędziów, ale także naszych kolegów prokuratorów. Dlatego mam takie wezwanie do całego naszego środowiska, do sędziów, prawników, obywateli. Nie bądźmy obojętni, kiedy odważnych sędziów spotykają represje. Nie bądźmy obojętni, kiedy odważnych prokuratorów spotykają represje i odsuwa się ich od orzekania, od możliwości wykonywania swoich pracy, zsyła na dalekie delegacje.
pani sędzia Beata Morawiec powiedziała w jednym z wywiadów, że jest niszczony dorobek jej życia. Ja myślę, że musimy mieć świadomość, że to może spotkać każdego z nas. Ktoś może zniszczyć dorobek naszego życia, bo wydamy orzeczenie, które będzie niewygodne, które się komuś nie spodoba. I nie możemy w takiej sytuacji być obojętni, jeśli spotyka to naszych kolegów. Pan profesor Wyrzykowski powiedział kiedyś takie piękne słowa. Nie każdy z nas jest wojownikiem, ale nie udawaj, że nie widzisz tego, co się dzieje wokół ciebie. My to widzimy i dlatego tu dzisiaj jesteśmy i dlatego jest tutaj z panią sędzią Morawiec tak wielu innych sędziów. Dziękuję. Dzień dobry, Michał Fabrykiewicz, adwokat, Inicjatywa Wolne Sądy i Komitet Obrony Sprawiedliwości. Tak jak pani sędzia Warywoda powiedziała, jesteśmy tutaj dzisiaj po raz kolejny razem, solidarnie. Wszystkie zawody prawnicze, które jednoczą się i solidaryzują z panią sędzią Beatą Morawiec. Ja jestem dumny, że mogę stać koło pani sędzi Morawiec i dawać jej wsparcie. My wszyscy dajemy jej wsparcie moralne, staramy się też dawać wsparcie prawne, dlatego że żaden sędzia, żaden prokurator, żaden adwokat, żaden prawnik nie zostanie sam w tej batalii o praworządność. To jest nasz obowiązek po prostu. Każdy z nas ma obowiązek przeciwstawiać się łamaniu praworządności i nie spoczniemy w tych działaniach nigdy. Jeśli ci tchórzliwi prześladowcy z Alei Ujazdowskich, z ulicy Postępu, z Placu Krasińskich, z tego budynku, gdyby oni wiedzieli, jak mężne serca, waleczne dusze mają ci, których próbują zniszczyć, to by wiedzieli, przekonali się, że nigdy tego nie zrobią, nigdy im się to nie uda. Nigdy nie uda im się zdławić tego ducha oporu wobec brutalnych zmian, brutalnych czynności, które mają na celu pozbawienie nas niezależnego sądownictwa, pozbawienie nas demokratycznego państwa prawnego. Ten czas, który w tej chwili mamy, to jest, wierzymy w to, czas przejściowy. On się szybko skończy, a wszyscy ci, tu powtórzę za panem profesorem Strzemboszem, który tutaj w momencie, kiedy po raz pierwszy odbywało się posiedzenie tak zwanej Izby Dyscyplinarnej po wydaniu zabezpieczenia przez Trybunał Sprawiedliwości, pan profesor Strzembosz powiedział, ci ludzie działają nielegalnie. To nie są osoby uprawnione do orzekania. Tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak stwierdził Sąd Najwyższy. A zatem ci, którzy wbrew tym orzeczeniom zasiadają, zakładają togi, birety i łańcuchy sędziowskie i próbują zastraszyć niezależnych sędziów, niezależnych prokuratorów, naruszają bardzo poważnie prawo i już wkrótce przyjdzie im za to zapłacić, ponieść za to odpowiedzialność. Jeżeli mają państwo pytania, to bardzo proszę. A jeżeli nie, to czekamy na decyzję, na niedecyzję nie sądu. Dziękujemy państwu bardzo. Jak widzicie państwo, pamiątkowe zdjęcia w tym momencie. Cały czas towarzyszą tutaj. Protestującym prawnikom, sędziom, ich sojusznicy.
Na sali obrad jest w tym momencie Mariusz Jałoszewski. Będzie on Państwa informował o tym, jak przebiegało posiedzenie Izby Dyscyplinarnej, jaka będzie jej decyzja. Tutaj mam zawsze problemy trochę z tym, jak mówić właściwie, no bo kiedy uznajemy zgodnie z decyzją połączonych izb Sądu Najwyższego, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, no to słowo wyrok jest tutaj nie na miejscu. Protestujący przestrzegają, żeby go nie używać, bo w ten sposób legitymizujemy tę nielegalną w ich rozumieniu, w rozumieniu też Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Izbę Dyscyplinarną. Więc zachęcam Państwa do obserwowania tego, co dziś będziemy publikować na OKO.press. Zachęcam do przeczytania artykułu Mariusza Jałoszewskiego, który śledzi represje wobec sędziów dla Was w OKO.press nieustannie. Możecie też tam więcej przeczytać o kulisach sprawy sędzi Morawiec, o szczegółach. Ja w tym momencie Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję, że byliście z nami pod sądem. Dziękuję, że interesujecie się tym, co dotyczy rozdziału władzy sądowniczej od władzy wykonawczej, ustawodawczej, no obecnie kontrolowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Do widzenia Państwu. Maciek Piasecki na żywo spod Sądu Najwyższego.